jak mówiłem, lepiej jest ptaki dostarczyć do laboratorium, bo jest więcej możliwości badawczych. Ja to może zaraz Państwu pokażę jeszcze. Próbki kału badamy. Oprócz tych, co do tej pory pobraliśmy, bo już przypomnę tylko kolegom, że mieliśmy wymaz z wola, z oka i z kloaki. A teraz jeszcze dodatkowo... pobieramy próbkę kału tutaj świeżego. Kołemie przebywały w klatce. Dlatego mają świeży kał. Sobie bierzemy ten świeży kał. Świeży kał jest zawsze lepszy niż ten stary, ponieważ więcej można zobaczyć. A głównie chodzi mi o wiciowce. Czyli tam badaliśmy na wymazie, na tym pobraniu z tego zwola po rzęsi stkownicę. A tutaj sobie zobaczymy sobie robaki. Pod kątem wiciowców. Jeszcze też i wiciowce zobaczymy, a też zobaczymy sobie koccydia. Zobaczymy sobie jeszcze. To widzimy. Ten raz was potem pokażę już wybarwiony. To taki pobrany kał, pan doktor zalewa. Ta sola fizjologiczna to jest, tak? Czy co to jest? Tak, to jest nasycony roztwór soli fizjologicznej. Czy ten akurat to jest firmowy, to jest fekalizer, to są kadry firmowe. Kał się, że nie, jak powiem, rozpuszcza, tak jakby rozprowadza w wodzie, w tej wodzie, z tej soli fizjologicznej. O, naciskam mocno. O. I potem zaraz dolewamy sobie. Tu widzimy w laboratorium, to badanie jest też przeprowadzane inaczej niż... Wszystko jest, no, robi to się troszkę lepiej, to dokładniej zawsze. No i co większe możliwości, bo to jest próba, jest ciepła, od razu pobrana. Można zaraz to wybarwić. Są różne barwniki. Czyli widzimy, że dostarczając gołębie do laboratorium mamy dużo większe możliwości. No my tu już mamy taką dopracowaną swoją metodę przez kilka lat, to jednak żeśmy sobie dopracowali i ciągle tam rozwijamy te metody badawcze i to diagnozujemy coraz więcej pasożytów i bakterii. No jeździmy po konferencjach, po spotkaniach różnych, czytamy literaturę. No także to, jako że robimy nie tylko gołębie, no i nasza też się wiedza rozszerza. To sobie tutaj teraz ładnie sobie stoi. Musimy teraz poczekać. Tak, a ja pójdę, pokażę, bo tu mamy zrobiony wymaz z tego kału. Możemy go zbadać troszkę jeszcze inną metodą. To powiedzmy, bo po prostu pan doktor rozprowadził troszeczkę kału na szkiełkach laboratoryjnych. Szybko go zobaczyć. I też do mikroskopu udajemy się ponownie. I będziemy obserwować badanie. Kału pod mikroskopem. Barwnika kontrastowego, ja daję tu niebola na przykład. Zobaczmy. I to badamy pod jakim kątem, panie doktorze, te preparaty? Ja badam pod kątem pasożytów, czasami widać pewne pasożyty już przebarwione. Czyli mówimy o wiciowcach, tak? O tasiemcach? Tak. Tasiemiec też tak wchodzi tutaj? No, tasiemce to akurat są płazińce. Tu. Płazińce, przepraszam. To ich nie widać, ale... Czyli gliste, tak? Czy tak, co? Mówimy o wiciowcach, o heksamitach, aha, o kokcydiach oraz o nicieniach, czyli tak zwanych glizdach. A tu zobaczmy na ekranie komputera. Pan doktor nam za chwilkę jeszcze ten ekran lepiej ustawi, żebyśmy widzieli, ale... Coś tutaj ten ekran przesłany.
Widzimy też, że te badania są dość czasochłonne, no ale żeby prawidłowo określić, co gołębiowi dolega, niestety ten czas jest potrzebny. I to możemy też wysnuć wniosek, że jest to kokcylia jakaś? No raczej kokcylia to się raczej nie będą, ale mogą być na przykład... Przepraszam, trichomonady? Co może być? Przepraszam jeszcze raz? Heksamity. Heksamity. Tak, tylko to się musi wybarwić troszkę. To... Obserwując taki preparat pod mikroskopem, pan doktor oczywiście też zmienia powiększenia, przybliżenia różnego rodzaju, ostrość cały czas ustawia, żeby prawidłowo po prostu ile się da z tego preparatu zaobserwować. To są heksamity tutaj chodzą. Tu na ekranie widzimy heksamity, takie ruszające się punkciki, tak? Tak. Plus bakterie jeszcze tutaj są. Też jakieś laseczki widzę. Już wiem, bo kał, który brałem, był kajem lekkowodnistym i w związku z tym to może być też pierwotny jak gwiciowiec heksamita. Ostatnio stwierdzamy tego dosyć dużo. Dużo, tak, ale dlatego może, że badamy kał świeży, bo w kale starym tego się po prostu nie zauważy. A jeżeli hodowca do nas przywozi ptaki w skrzynce, to ten kał jest świeży. My ten kał bezpośrednio zaraz badamy. Ewentualnie potem wybarwimy i to jest... Czyli widzimy, że takim optymalnym rozwiązaniem dla hodowcy to jest jednak dostarczyć te gołębie po prostu tutaj do laboratorium. Ale tutaj też widzimy, o momencie Państwo widzą. To zobaczmy. Oksydia. Co są te czarne punkty? No zaraz sobie chyba podkręcimy ten mikroskopik, żeby to... To nie było na oksydia. To i tak, proszę bardzo. Takie te czarne punkciki, to chyba może rozjaśnię, bo to... Tu my i tak na ekranie kamery, to tam nie widzimy w obiektywie dużo, ale, wierzymy panu doktorowi. To wszystko to są oocysty. Oocysty. To 40, no to... Muszę to powiększenie, może ostrość do góry, to będzie lepiej widać. O, to są tutaj te, to są oocysty. Są kokcylia. Czyli gdy zaobserwowaliśmy od razu bezpośrednio w kale. Takim rozmazanym na płytce szklanej, takiej, którą umieściliśmy w mikroskopie. A przypomnijmy, jeszcze tam czekamy na kolejne badania tych preparatów, które pobraliśmy z oka i z kloaki. Można zobaczyć w obiektywie, proszę bardzo. Jeżeli ktoś chce, zaraz tu zobaczymy, ja tylko chwilę wyłączę kamerę. Tutaj przy okazji pan doktor jeszcze nam zademonstruje. Czy to taki rozmaz kału, który został wcześniej pobrany, wybarwiony. Zobaczmy. Też szukamy tutaj wyciowców, ale tutaj chyba nic nie widać. Znaczy nie widać, nie ma, prawdopodobnie nie ma. To jest barwione jedną metodą. Akurat nie ma. A tu jeszcze mamy barwione drugą metodą. Zobaczmy. Tak, mówię, no jest co większe możliwości w laboratorium. Ja sobie wybarwić, poglądać i to jest zawsze... Badanie dokładniejsze. Tak, dokładniejsze jest jednak. Aczkolwiek też te badania terenowe też pozwalają terenowe w takim pobieżnie... Na pewno oczywiście są takie badania szybkimi i one mają swoją... są wszystkie jak na razie wskazane, bo część badań możemy zrobić w terenie, no ale niestety nie wszystkie. No. Jednak badanie w laboratorium ma swoje plusy. I już minęło 15 minut. I teraz pan doktor zdejmuje tą szybkę jedną i nakłada na drugą. Oglądamy sobie teraz. A powiedzmy jeszcze, przechodząc tam od razu, te 15 minut to jest dość istotny czas, żeby to troszeczkę trwało. No jaja muszą z dołu dojść do góry. Czyli pokażmy jeszcze to, co pan doktor rozdrobił w tym próbniku. Tak. Rozdrobnił ten kał, zalał solą, odstał 15 minut i wtedy dopiero została próbka pobrana i do mikroskopu, do obserwacji teraz zostanie ona przeniesiona.
zobaczmy. Zawsze widzimy, że to trochę trwa, nie jest to takie aż proste badanie. Tutaj doświadczenie, które pan doktor posiada, od iluś lat pan doktor praktykuje już te badania, także wierzmy, że to jest wykonane wszystko fachowo i zobaczmy też od razu tutaj, co pan doktor zaobserwuje w tej kolejnej próbce. Przypomnijmy, że to jest teraz badanie kału, a przed chwilą mieliśmy kału takiego bezpośrednio nasionego na płytkę, natomiast tutaj to jest taki zrobiony rozmaz z solą fizjologiczną. O. Na chwilkę, jak pan doktor poustawia, nam na ekranie komputera pokaże. O, i tu widzimy na ekranie monitora to, co pan doktor zaobserwował w okularach mikroskopu. Pan doktor za chwilkę nam powie, co tam widać. Widzimy. Mamy tutaj ocystek oksydii. Zaraz to może powiększę, żeby było... Czyli to samo, co było na tamtej próbce widoczne? Czyli to badanie jedno, drugie, jak widzimy, potwierdza się. To jest ta oczysta, to jest ta. To taki czarny mały tak, punkcik. Tamta, ale ja to może wezmę pod większym powiększeniem. O, tu go widzimy już to wyraźniej. To troszkę rozjaśnię. O, widzimy. Jest jedna. Tam na pewno się znajdą też kolejne. No tak. To jeszcze poszukałem, może jakieś znajdziemy jeszcze nicienia, ale to są młode ptaki, także tych nicieni akurat nie musi być. Ale też mamy to przyjrzymy, tak? Tutaj właśnie w próbce kału, rozmazu kału, pan doktor z żywego robaka znalazł, tak? Tak, żywy. Ten kał trochę musiał chyba wziąć jakiś starszy kał, podejrzewam, bo ten robak już się musiał wyjść z jaja. Także no, to jest właśnie... W klatce mamy, że tak powiem, mieliśmy różne kały, bo jest takowie z klatkami gołębi. Dlatego rzeczą bardzo istotną jest dbanie o higienę klatek. Widzimy. To akurat mamy to jajo, to jest jajo, nicienia. To jest też jajo nicienia. Z takimi włoskami jakby z zewnątrz. Tak, tak. To jest, bo to jest robione w takim specjalnym, to jest tak zwanej kontrastfazie, nie? To wygląda troszkę inaczej. To mamy jakieś bakterie, widzę w tym preparacie, w tym mikroskopie. No. Ale widzieliśmy żywego robaka. Znaczy on nie był już chyba żywy, tylko tak, robak. Robak. To pan doktor właśnie to, co wspomniał, do transportu gołębi używamy klatek, które wcześniej na przykład mieliśmy inne gołębie wstawione i może się tak właśnie zdarzyć, że nieświadomie i że tak powiem bez naszej wiedzy przynosimy różnego rodzaju infekcje, pasożyty.